Pamiętaj, że celem tych zajęć jest zmiana myślenia. Ty już umiesz opowiadać. Wkrótce przekonasz się, że opowiadanie historii bywa trudne, więc posłuchajmy kilku rad i słów zachęty od naszych twórców. Jak zacząć budować opowieści? Nauczycielka sztuki w liceum pokazała mi szkice Michała Anioła i zwróciła uwagę, że artysta pozostawił różne dopiski i skreślenia. Pokazał, że się mylił wiele razy, szukając odpowiedniego ujęcia, aż wreszcie dobrał właściwą kreskę, żeby naszkicować rękę. Nie usunął śladów swoich prób, bo to była część procesu. I tak ma być. Właściwie zawsze tak jest. Dopiero wtedy zrozumiałem, jak mówiła nam, żeby pozbyć się gumki i korektora, żeby wręcz używać ich do rysowania, a nie usuwania błędów. Bo jeśli błądzisz i to widać, przynajmniej widzisz swoje postępy, a wersja końcowa jest lepsza od pierwotnej. Nie martw się, jeśli twój pomysł nie jest idealny już na dzień dobry. Chodzi o zrozumienie, jakie towarzyszą ci emocje, kiedy myślisz o swojej historii. A jeśli są i czujesz ten potencjał, trzeba będzie dużo pracy i wielu zmian, ale zawsze pamiętaj o tym, co cię skłoniło do rozwijania tego pomysłu. Pierwsze pomysły, które przychodzą nam do głowy, są zazwyczaj bardzo ogólne. I tu wracamy do naszego pytania, a co jeśli to czy tamto? Zanim dopracujemy całą historię, będzie trzeba ogromnego wysiłku przy każdej kolejnej wersji czy zmianie. Ale nawet kiedy na chwilę odłożymy projekt, zbliżamy się do celu. To ciężka robota. Wiele prób i błędów, zanim będziemy zadowoleni z efektu. Bo to, co przemawia do ciebie, i co jest dla ciebie jasne, niekoniecznie musi tak samo przemawiać do innych. I to właśnie wymaga pracy. Jak znaleźć najlepszy sposób, żeby nie mówić ludziom, co mają myśleć, ale dać im to poczuć? I znaleźć klucz do ludzkich emocji, żeby widzowie mogli się naprawdę przejmować tym, co spotyka naszą postać. Dobra wiadomość jest taka, że jak to pokochasz, lubisz opowiadać i komunikować się, rysować non-stop, nie będziesz chciał przestać. To będzie wielka frajda. I nawet jak czasem masz wrażenie, że stoisz w miejscu, zobaczysz tonę rysunków albo skrawków papieru ze swoimi zapiskami, możesz być dumny, bo robisz postępy. I najważniejsza i najprostsza rada: nie poddawać się. Nie ma łatwych ścieżek, ale można się świetnie bawić, jeśli naprawdę to lubisz. Miejmy nadzieję, że masz w głowie przynajmniej kilka pomysłów, a co jeśli? Kilka miejsc i postaci, które w nich umieścisz. W następnym odcinku zajmiemy się budowaniem postaci. Pokażemy, jak robimy to w Pixar.